Słuchajcie, mamy już trzeci dzień szkolenia z Tomasem Bartą. Już wszyscy trochę zmęczeni jesteśmy. A, troszkę. Ale zadowolony jesteś, co? Jak mamy różnych jeźdźców, różne poziomy tutaj szkolenia. Tak, tak. I co? I dobrze im to idzie? Jaki tak, efekt? No, to jest trzeci dzień, to już wszystko zmęczone, konie też. Ale myślę, że ten progres dzisiaj był największy. Najbardziej widoczny. Najbardziej widoczny, no tak. A to się mi bardzo podobało. A zawsze się z tego cieszę, jak z tym ludziom, to ten ostatni dzień jeszcze lepiej idzie niż wczoraj. No, no właśnie. O, mamy tutaj Karolinę Filipiak, organizatorka tego całego zamieszania. Bo to w ogóle jest strzał w dziesiątkę, nie? Bo tak. Wydarzenie sprzedało się jak ciepłe bułeczki. Jesteś zadowolona? Tak, póki co jest naprawdę super. Bardzo fajne konie nam się trafiły, takie bardzo zróżnicowane, więc można zobaczyć różną pracę i klasyczną, i westernową, i dużo horsemanshipu, i są młode konie. Dzisiaj była klacz, która była no, bardzo trudna, bardzo dominantna i Tomas pokazywał, jak sobie z takimi koniami radzić. Więc mamy bardzo dużo ciekawych koni. Tutaj właśnie za nami stoi młody ogier, a nawet który tam szaleje. Karolina wspominała, że dzisiaj może nawet będzie pierwsze wsiadanie na młodego konia, tak, twojego jeżeli konia. Jeżeli się uda, zobaczymy, będzie dwulatek i trzylatek, ogier arabski i ogier paint. I zobaczymy, na pewno będzie pierwsza praca, pierwsze chodzenie na ląży, pierwsze, myślę, że spróbujemy, zobaczymy, co będzie z tym siodłem, zależy od koni, tak, i warunków. A powiedz, jak wpadłaś na pomysł, żeby zrobić właśnie tylko szkolenie z Tomasem Bartą? Ja z Tomasem już długo jeżdżę, ja myślę, że już 7 lat będzie, jak się u niego uczę jeździć, regularnie przyjeżdżam do niego, do jego rancha i wszystko, czego się od niego nauczyłam, robię czyli na swoich jeździsz koniach. Jeździsz w jego teamie i, tak, i tak, jeżdżę w razem z nim, tak, ja staram się jak mogę i też mu pomagać w jego pracy, na jego ranczu i uczę się od niego jeździć na jego koniach i przywożę mu swoje konie w trening, więc jesteśmy takiej współpracy i jak okazało się z właścicielką stajni zgodniłyśmy, że chcemy w te szkolenia iść, że to jest coś, co my lubimy robić i co nas motywuje i coś takiego, co naprawdę możemy tu prowadzić i mamy do tego warunki, bo uważam, że naprawdę teraz bardzo pracowałyśmy nad tą stajnią i są naprawdę fajne warunki i infrastruktura do takich szkoleń i chcemy w to iść. Mamy już zaplanowane następne wydarzenie z Tomasem również w kontekście chcecie pracy. Iść w kierunku westernu? Stajnia ma się rozwijać właśnie w kierunku... Raczej mieszanie. Raczej takiego kierunku, takiego horsemanshipu, pracy z koniem, podejścia do konia, właśnie pracy z młodymi końmi. My specjalizujemy się w rajdach, terenach i młodych koniach. Mhm. To jest tak coś, co zajmujemy się na co dzień, regularnie. Więc tak. Natomiast my mamy zarwany już wrzesień w tym roku i w przyszłym roku na wakacje 5-dniowy obóz dla dorosłych z nim. I też w kontekście pracy z młodymi końmi i problematycznymi końmi chcemy iść w to. Chcemy zrobić szkolenie z lążowania na dwie ląże, między innymi, to taki element będzie. A też z Tomasem? Tak, też z Tomasem i właśnie zajeżdżanie młodych koni, żeby ludzie mogli do nas przyjechać ze swoimi młodymi końmi i albo je zajeździć tutaj, albo pracować po prostu nad nimi, na przykład jak jest rocznik albo dwulatek i ktoś chce już coś z nim robić, to żeby Tomas pokazywał na bieżąco na tych koniach, co jak idzie. Trzy lata. Jakoś tak. Ale to jeździsz do niego na Węgry i tak, tam trenujecie? Z moimi koniami. O, super. Ale stoją twoje konie tam u niego? Jak zawiozę, tak? Zazwyczaj jeżdżą do szkoły z internatem i wracają, nie? Fajnie. I co? No. I też start przygotowujecie do zawodu? Ja nie lubię zawodu. Nie, woli. No. Ale też chcę, żeby one jeździły prawidłowo, tak? I prawidłowo się rozwijały. Tak. Czyli te treningi są do zrównoważonego jeździectwa, a nie byle jakiego, tak? Czyli a Tomas wskaże, gdzie masz mankament, nie wiem, budowę anatomicznej, tak? Z czym trzeba bardziej popracować, żeby potem mu nie dokuczało i tak dalej, nie? Tak, więc z racji tego, że strasznie kocham, to żeby były zdrowe, długo żyły i były szczęśliwe. Bardzo dużo jest pochlebnych opinii w ogóle, że on świetnie prowadzi szkolenia, więc w czym tkwi ten cały fenomen? Oprócz tego, że jest bardzo otwartą osobą. W poprzednim wcielu nie był koniem. W poprzednim wcielu nie był koniem. Mitować.
efektywnie na ludzie wózach, ciągnę na wóz. Bo mam zrobić obrót, jak zrobić ten obrót na tym. Fajny raz. Chodzi o dno, chodzi za ręką. Ja tu wiesz, dam rękę, aby się za ręką, dam nogę. Mam. A nie już zostali. Tak, mówię nie, a daj luz. Mniejszy kontakt daj. Mniejszy. No, ona tego robić nie będzie. Jak ten kontakt jest za duży, ona ci zawsze będzie wyrywać. Problem twój ten, że ty na to nie reagujesz, ty już zostawiasz. No. Ty musisz na każdy reakcję tego konia reagować. Dlaczego nie reagujesz teraz? Wspaniały trener, wspaniały behawiorysta koni. Z dużym poczuciem, wyczuciem i dużym poczuciem empatii do ludzi, do koni. Niesamowita ilość informacji. Konie są różne. Za mną w tej chwili typowo ujeżdżeniowy koń, klasyczny. Także Tomasz nie boi się żadnego stylu, żadnego rodzaju koni. Nie grymasi, w związku z tym mamy okazję poznać jego całe spektrum wiedzy. Jest tyle informacji, tyle nowych pomysłów, tyle nowych wiadomości, które przekazał i przekazuje to w prosty sposób, bardzo czytelny, jest wspaniałym praktykiem, jest niesamowitym trenerem i jeżeli spotkacie kiedyś Tomasa Bartę, to warto go podpatrywać, warto uczyć się od niego. Ładny stęp po przodu.
Puścisz ręce, jedziesz w górę. Lepiej jest teraz tą ręką prawo do góry, a tą lewo do tyłu. Teraz. Prawa do góry, lewa do tyłu. Dzieci nogami, tak? Dzieci nogami. Pociągnij tam trochę, obie ręce. Jedź. Halo. Co, ja chciałabym, żebyś teraz opowiedział nam trochę o swoich osiągnięciach, o tych wszystkich mistrzostwach, a skup się na takim, z którego jesteś najbardziej dumny w ogóle. Ona ich było bardzo dużo. Bardzo dużo, bo praktycznie w każdym roku miałem dużo osiągnięć, dużo pierwszych i drugich miejsc. Jestem dumny z tak par trochę, co sobie udało, nie? Że byłem mistrz Europy dwa razy, wicemistrz Europy dwa razy. No to coś było fajne, nie? Że to tam człowiek dostaje tu medale, nie? Mistrz Europy w cuttingu? W cowhorse. Working cowhorse. No, że mistrz Europy working cowhorse. To te zawody są w Niemczech, nie? W Kreut, nie? Tak. No, tam zawsze jest dobra konkurencja, nie? No a miałem w ten czas bardzo dobrego konika, nie? Udało się mi tak to wygrać no, parę razy, nie? Świetnie. Jakieś plany sportowe na ten rok masz może? Tak, plany sportowe są zawsze co rok więcej, a więcej. Że teraz mam młode konie, co praktycznie dostałem do treningu, a co się mi urodziły, nie? Mam tylko niczym dla lepsze, a lepsze. Mhm. Także to osiągnięcie się myślę, co dziś tento rok, a i następny roki chcę praktycznie startować w tych konkurencjach jeszcze tak najwyższych, co w ogóle są. Też cowhorse. Working cowhorse. No. Cow, my temu mówimy Reinit cowhorse, no working cowhorse, że Reinit cowhorse jest konkurencja, gdzie musisz jechać trzy dyscypliny z jednym koniem. Mhm. To jest cutting. Uh-huh. Ten cowwork, also working cowhorse i reinwork, to jest reining. Uh-huh. No, że te trzy konkurencje, to jest właśnie to, co ja chcę jechać, jeździć tylko. No a myślę, że się mi uda no, tento rok. W tym roku gdzie cię zobaczymy? Ale w tomto roku jadę, pierwsze zawody, co mamy teraz w tom marcu, są we Włoszech, w Travagliato. Tam jest ponad 100 koni, startuje. Jest tam ponad tak zhruba tak 15 tysięcy euro do wygrania. Bierze udział w tych dużych zawodach, że te zawody u nas w tom Reinka Horse Association, co my mamy, oni się liczą na różne taki level. Nie? Ty startujesz w tym najwyższym. No teraz w tym roku chcę startować w tym najwyższym, my temu mówimy division. Division level, nie? Ja w tamtych latach wcześniej, w tamtym roku, a te lata wcześniej sobie jeździłem więcej w championship klasach. Uh-huh. No to wygrałem w championship klasach bardzo dobrze, nie? A w regional klasach, no teraz spróbuję do tych division. No to trzymamy kciuki. Musimy wspomnieć o tym, że jesteś sędzią też. Tak, ja jestem sędzią. No. Sędziujesz wszystkie konkurencje, czy? Tak, ja potrafię sędziować wszystkie konkurencje. Jak się w tym odnajdujesz? Lubisz to robić? Lubię sędziować, ale muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne. Bardzo trudne to jest zrobić, że ja nie chcę sędziować tak, żeby się mi ten koń mi podoba, a to jest moderne a tak dalej. Ja chcę sędziować tak, że to co widzę w ten dany dzień, w tą daną minutę, czy po prostu to ocenić. Powiedz, teraz tak się koncentrujesz trochę na tym, że właśnie nas tutaj Polaków szkolić, pokazywać swoją pracę i
I chciałabym, czy możesz ubrać jakoś w słowa te metody, jak na którymi pracujesz? Na czym polega ta twoja praca? Jakbyś mógł to opisać. Moja praca polega, gdyż powiem tylko jedno słowo, komunikacja. Komunikacja. Z koniem, tak. Zaczynasz od round penu. Tak, zaczynam od round penu, zaczynam od linki, z ziemi. A z najważniejsze, nie, z tym koniem nawiązać ten kontakt, aby z nim praktycznie razem. No a to jest to pierwsze, co robię, nie? Aby on ten koń mnie słucha, aby miał zaufanie do mnie, aby poszedł do mnie, aby praktycznie ja mogłem robić, co chciałem, nie? No a potem uczę różne te elementy, nie? Co już trzeba mieć techniczne, nie? A teraz tak trochę idzie taki nurt bezstresowego wychowywania koni. Takie, wiesz, nagradzanie go praktycznie za wszystko. Co o tym sądzisz? Słyszałem o tym, dużo ludzi to robi, w Szanie, w całej Europie, w Austrii, w Niemczech, to w Szanie dużo tego. Ja sobie myślę, że to jest takie... oni, te konie dla nich, dla tych ludzi są trochę jako więcej jak dzieci. To jest taka, jak to powiedzieć, że to dla dzieci mają, nie? Jako, że to są ich dzieci, nie? Dlatego ich traktuje jak dzieci, nie? To nie jest dobrze, że to koń nie jest dziecko, nie? To nie jest człowiek. No a gdyż tak oni tak robią, tak sobie myślę, że to może im być bardzo niebezpieczne, że koń ma 400 kilo. Ja, on, i to nagradzanie z ręki. To nagradzanie z ręki, a łaskanie za dużo, to nie jest dobrze dla koni. Tam musi być respekt, tam musi być cofanie do niej. A tam jest 50% tego respektu, 50% tego zaufania do mnie, a to musi tak zostać. A nie, że tylko mu dałem nagrody, tylko marchewki, a że mnie koń będzie kochać. Nie będę. Czy więcej będziesz dawać marchewki z ręki, tym on więcej ciebie nie nienawidzić w ten moment, jak nie będziesz miał. Zgadzać. O to chodzi. Jesteś super człowiekiem, naprawdę życzę tobie wszystkiego najlepszego. Chcielibyśmy jeszcze wspomnieć, że Tomasz od niedawna ma swoje rancho. O tym właśnie chcę nam tutaj teraz powiedzieć. Mam swoje rancho. Udało się mi bardzo późno. Ja chciałem mieć rancho już bardzo wcześnie, ja praktycznie wszystko robiłem dlatego, aby tak było, ale w ogóle się mi nie mogło udać, to już finansowo a tak dalej, nie była możliwość, nie? No a w 53 roku wieku kupiliśmy razem z moją żoną, a z moimi dwoma kolegami rancho na Węgrach. No właśnie, i co tam się będzie działo? Tam w tym roku będzie duże przedsięwzięcie. Ja miałem zawsze taki big dream. Chciałem... A mówiłem to, przepraszam, mówiłem to cały czas, że chciałem mieć Reinhard Kahos School. To jest taka szkoła dla ludzi, co lubią jeździć tylko Reinhard Kahos, tylko te trzy konkurencje. A udało się mi, no. Słuchajcie, marzenia się spełniają, zwłaszcza dla takich ludzi jak ty. Jesteś wspaniały, super. Tylko rancho to rancho. Jest teraz 3 lata. Mamy tam 33 koni, a mamy tam 18 krów do roboty dla tego rancho. Chcemy używać krowy na naszym pracu. Mamy tam bardzo fajną halę, super atmosferę. Mamy tam taki też dużo, nie dużo, takich 5 pokojów dla ludzi, aby tam mogli spać. Mamy tam fajną, malutką kuchnię. A co tam jeszcze mamy? Jesteś ty przede wszystkim, no, ty i twoje serce i jego... Słuchajcie, wspaniały człowiek. Nie ma możliwości, jak tylko będziecie mieć okazję, żeby poznać Tomasa Bartę, skorzystać z jego szkoleń lub nawet jechać, odwiedzić jego na Węgrzech, nie zastanawiajcie się, z ręką na sercu nic lepszego was może nie spotkać. Ja dziękuję tobie bardzo. Jesteś wspaniały, Tomasz. Dziękuję bardzo.